tkanka mózgowa, z łazienki tkanka mózgowa. Myślę, że jesteś niezła dupa i chcesz mnie bardzo. Przyznaj się. Czyli technologiczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj będzie o wirtualnych domach, bezpłciowej przyszłości, wirtualnych studiach i całkiem zabawnym portalu. Ale zaczynamy od przykrości, bo żyjemy w Polsce, przykrość to nasz chleb powszedni. I powiedzcie sami, czy nie jest wam przykro, że nie macie jeszcze Apple Watch? Tyle osób ma Apple Watch. I co? I wysypka. Uczulenie, alergia, jak zwał, tak zwał. Wszyscy wiemy, że Apple jest od zawsze na celowniku, więc wystarczy, żeby jedna osoba dostała wysypki od Watcha i już cały technologiczny świat o tym pisze. Na szczęście Apple zachowało się jak na najmądrzejszą firmę na świecie przystało. Firmę mądrzejszą od swoich użytkowników, która już dawno przecież nie robi sprzętu dla profesjonalistów, tylko gadżety dla faszonelek. Apple swoim użytkownikom przekazał następujący komunikat. Hej, jeżeli macie wysypkę, to znaczy, że źle nosicie zegarek. W sensie zapinacie pasek zbyt ciasno albo nosicie go zbyt luźno, no to przecież oczywiste, że jeżeli zapniesz pasek nie na tą dziurkę, którą trzeba, to masz wysypkę. No sam to nieraz testowałem u siebie. Jak to możliwe, że użytkownicy Apple wcześniej w ogóle na to nie wpadli? A jeżeli to nie pomoże, no to Apple radzi, żeby zgłosić się do lekarza. Drogi Apple, tyle troski. Nie spodziewałem się tego po was, że aż tak dużo tej troski kurwa z waszej strony za sprzęt, który kosztuje jakieś tysiące dolarów. Skoro o trosce mowa, bardzo troszczycie się o to, co pojawia się na moim kanale i chcielibyście, żeby pojawiało się tego nieco więcej. Pojawiły się komentarze, Kuba, fajnie, że jest Tech Week, ale jeszcze fajniej byłoby, gdybyś umieścił making of Tech Weeka. Zauważyliście pewnie, że nie odpowiadam za bardzo na te komentarze. Jakby wam to wytłumaczyć? Może po prostu pokażę wam, jak wyglądałby making of Tech Weeka. Teraz już wiecie, dlaczego nie wrzucam making-ofa. Wulgarność to w ogóle nie jest prosty temat. Można przecież rozważać różne scenariusze. A gdyby tu było nagle przedszkole w przyszłości i wasz synek mały tędy przechodził w przyszłości... Przedszkole tutaj na YouTubie mamy już od dawna. Statystyki mojego kanału mówią jasno, że nie oglądają go dzieci. Być może dlatego oglądalność tego kanału nie jest tak duża, jakby mogła być. Bo wśród 5 najlepiej oglądających się kanałów na YouTubie w skali świata w marcu, no marzec był całkiem niedawno, więc możemy ten miesiąc brać pod uwagę, były 4 kanały dla dzieci, a 5 to kanał Taylor Swift. Przedstawiam wam film z najpopularniejszego kanału na YouTubie w marcu. Hey guys! Today I'm gonna show you the adorable stacking cups from Winnie the Pooh. Ta pani nie brzmi jakby miała ochotę zabawiać wasze dzieci. Ta pani brzmi jakby miała ochotę zabawiać się z waszymi dziećmi. Hello, Tiger. Drugi pod względem najlepszości kanał to jakieś plastikowe nudy z kobietą, która też ma wkurwiający wokal i śpiewa do dzieci, jakby były niepełnosprawne. To mnie zawsze zastanawiało, dlaczego traktujemy dzieci, jakby były chore umysłowo i mówimy do nich mniej więcej tak. No jaka kupeczka słodka, maleństwo taką kupeczkę zrobiło. Naprawdę? Wiecie, do kogo babcia tak mówiła w dzieciństwie? Do niego. Kupę sobie szczeleja. I do niego też. Dlatego czasem myślę, że może lepiej, żeby dzieci obejrzały... To było miejsce 4. Rosyjska bajka. Co być może tłumaczy to i owo. Ale zostawmy już ten ranking, bo niebezpiecznie zbliżamy się do kanału Taylor Swift. Okazuje się, że inteligentne domy, wracając do technologii w czystej postaci, wcale nie są inteligentne. Tak naprawdę są totalnymi debilami, ale to nie jest do końca ich wina, tylko wina właścicieli. Holenderskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Central Beheer nagrało reklamę, w której wyśmiewają koncepcję inteligentnego domu jako łatwego łupu dla włamywaczy. Spot jest oczywiście przerysowany, ale według firmy Synac, której przedstawiciele przetestowali 16 popularnych produktów służących do tworzenia inteligentnych domów, praktycznie w każdym przypadku można złamać zabezpieczenia w mniej niż 20 minut. Zastanawiacie się pewnie, jak to możliwe. Otóż wszystkie te zabezpieczenia wymagają haseł. A wiecie, jakie było najpopularniejsze w 2014 roku hasło na całym świecie? Numer 1. Numer 3. Numer 4.
a na drugim możecie zgadywać. Przecież nikt w miejscu hasło nie napisałby słowa. W Polsce jest tak samo źle, tyle że na drugim miejscu zamiast słowa hasło jest słowo Polska. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Także czołem to, że możemy póki co wbijać gwoździe, a nie inteligentne domy wymyślać. Ale wierzę, że wszystko przed nami, bo przyszłość... Nie. Przyszłość jest bezpłciowa. Język angielski otwiera się na potrzeby osób neutralnych płciowo. Dlatego Oxford English Dictionary dodaje słowo MX, które jednoznacznie określa ich status. Osoby płciowo neutralne chcą być traktowane na równi z innymi i mieć swój własny tytuł, który nie będzie ich stawiał w niezręcznej sytuacji. Okej, tytuły są ważne. Nie bez przyczyny co drugi polski przedsiębiorca ma na wizytówce napisane prezes zarządu, a ten młodszy CEO. Ale zastanówmy się nad tym. Do jakiej toalety będzie chodzić osoba płciowo neutralna i co ze sportem? Przecież mieliśmy już niejednokrotnie przypadki mistrzyń olimpijskich, które długo i skutecznie ukrywały swojego siusiaka. Przepraszam, czy pani ma penisa? Nie. A pani? Skądże? Także sorry. Neutralność płciowa moim zdaniem to nie jest potrzeba równego traktowania. To jest wymysł słabych męskich sportowców, którzy notorycznie przegrywają zawody. Niektórzy chcą po prostu zmienić kategorię, a najlepiej stworzyć swoją własną. No bo na przykład 100 metrów przez płotki osób płciowo neutralnych brzmi 100 razy lepiej niż 100 metrów przez płotki ofiar, których objeżdża każdy, nawet inwalida. Czy ja teraz kogoś obraziłem? I co to ma w ogóle wspólnego z technologią? Przyszłość. Dobra, przejdźmy do gadżetu, o którym wszyscy marzyliśmy i teraz każdy pędzi go kupić, bo już niedługo będzie w sklepach. Płonący głośnik. Widzieliśmy już podobne rozwiązania, nawet nieco większych rozmiarów, ale nie w bezpośrednim połączeniu z głośnikiem. Mamy zatem płonący w rytm muzyki głośnik, który już niedługo pojawi się na Kickstarterze. Jeżeli chcecie go kupić, warto się pospieszyć, bo w pierwszej serii producent chce skonstruować tylko 100 sztuk. Niestety nie wiadomo jeszcze, jaki jest orientacyjny czas smażenia na tym karkówki. Na Spidersweb przeczytałem artykuł, choć może artykułem trudno to nazwać, o tym, że Microsoft wie, że czasem trzeba komuś pokazać środkowy palec. No wie, mam wrażenie, że bardzo często tym kimś są użytkownicy. Ale przecież nie o tym jest ten artykuł. Kiedy w Polsce prowadzisz blog o technologii, nie piszesz źle o firmach, które mogą u Ciebie wykupić reklamę, prawda? Dlatego ten artykuł jest o tym, że to strasznie fajnie, że Microsoft wprowadził w Windows 10 emotikonę faka. Serio właśnie o tym jest ten artykuł. I kończy się słowami, cytuję, wytknięty środkowy palec jest nam potrzebny. Aż chciałoby się zapytać, co tak późno? Późno, bo ładna, dopracowana graficznie emotikona faka nie powstaje z dnia na dzień. Szczególnie jeżeli wygląda jak deser lodowy z wytkniętym patykiem. Microsoft, co jest z wami nie tak? Skoro mówimy o dużych firmach technologicznych, Facebook będzie po śląsku. Pamiętacie, co jeszcze jest po śląsku? Oczywiście, telefony Samsunga. A konkretnie Galaxy A3, A5, S5, S6 i Note 4. Są my też na Facebooku, na YouTubie. Można więc chyba śmiało powiedzieć, że Śląsk do świata technologii wbija się przebojem, albo mówiąc bardziej po śląsku, mam nadzieję, że jest po śląsku, szlagierem. Jademy! No i fajnie. Fajnie jest też być studentem, choć czy czasem zamiast chodzić na uczelnię nie wolelibyście grać w grę, w której chodzicie na uczelnię? Brzmi to jak strasznie nudna gra, ale w Japonii coś takiego jest możliwe. Powstała tam wirtualna uczelnia, na którą uczęszcza twój awatar, a nie ty. Awatar chodzi na zajęcia, zdaje egzaminy, komunikuje się z awatarami innych studentów. Wszystko naprawdę wygląda jak gra i to nie najlepsza. I powstało po to, żeby jeszcze bardziej rozleniwić leniwych studentów. Nie. Wcale nie po to powstało. Władze japońskiego Ministerstwa Oświaty tłumaczą, że wirtualna uczelnia Meisei Cyber jest przeznaczona dla osób z zaburzeniami utrudniającymi kontakty interpersonalne. To niedobrze. To jest bardzo zły przykład rozwoju technologii. No bo po co się idzie na studia? Po to, żeby poznać miłe studentki, z którymi można spędzić niezobowiązująco czas po zajęciach. A potem podczas 3-miesięcznych wakacji, bo jesteście studentami, jeszcze bardziej niezobowiązująco spędzić czas. Egzotyczna przygoda, erotyczna przygoda, fantastyczna pogoda.
Nie ma zatem nic lepszego niż regularne studia, najlepiej z akademikiem, dla osób, które mają zaburzenia utrudniające kontakty interpersonalne. A taka gra, jeszcze do tego z marną grafiką, może tylko te zaburzenia pogłębić. Chociaż jest nadzieja, bo żeby skończyć uczelnię, każdy student musi się w niej pojawić fizycznie. Na całe 4 dni. Całe 4 dni w ciągu roku. Wtedy będzie musiał opuścić swój pokój i na żywo spotkać swoich kolegów i koleżanki. Skoro jesteśmy przy fajnych rozwiązaniach, ale teraz na chwilę serio. Tesla wypuszcza akumulatory do zasilania domu. Powerwall, bo tak się nazywają, mają kozackie pojemności 10 i 7 kWh z możliwością multiplikowania tych pojemności, czyli dokładania kolejnych akumulatorów. Jeden akumulator waży 100 kg i wygląda tak, ale nie wygląd jest tu najważniejszy. Tesla rozwiązuje dwa problemy związane z prądem. Pierwszy to taryfy cenowe. Niektórzy mają tak podpisaną umowę z elektrownią, że w nocy prąd jest tańszy. Ci ludzie mogą w nocy naładować akumulator Tesli, a w ciągu dnia z tego prądu korzystać. Ale jeszcze lepszym rozwiązaniem jest podłączenie akumulatorów do naturalnych elektrowni. Słonecznych, wiatrowych, wodnych, jeśli takie posiadamy. I kompletna niezależność energetyczna. No tak, ale u nas przecież przeszła ta fantastyczna ustawa, dzięki której ludzie wytwarzający prąd mogą odsprzedawać go państwu za przyzwoite pieniądze. Wiecie co? Zanim naprawdę wejdzie w życie, Ministerstwo Gospodarki obniży cenę prądu tak, żeby to się nie opłacało. Już nad tym pracują, bo w Polsce... Najważniejsi są ludzie. To akurat nieprawda. Najważniejsze są... cycki. Ale wróćmy do Tesli. Jeżeli jesteście już przekonani do zakupu, wystarczy przyszykować 3 albo 3,5 tysiąca dolarów, wejść na stronę, którą macie w opisie tego materiału i długo czekać, bo już 40 tysięcy osób zamówiło sobie ten akumulator. Także powodzenia. W zeszłym tygodniu mówiłem o How Old Net, czyli niezbyt udanym projekcie, który powinien zgadywać na podstawie zdjęcia, ile macie lat. Ale udaje mu się to mniej więcej tak dobrze, jak naszym babciom obsługiwanie Snapchata. Nie trzeba więc było długo czekać, żeby powstała parodia tego portalu, chociaż czy to jest parodia? How Dude Me, czyli w wolnym tłumaczeniu jak bardzo wyglądam na kolesia, to strona, na której możecie dowiedzieć się, jak bardzo jesteście cool kolesiami. Przy czym dude nie ma chyba dobrego tłumaczenia na język polski. Dude w angielskim ma bardzo konkretne znaczenie. Ci, którzy widzieli film Big Lebowski, wiedzą dokładnie, o co chodzi. A ci, którzy nie widzieli, niech to natychmiast nadrobią, bo wstyd. Ale wróćmy do samego portalu. Mi wyszło, że jestem w 96% dude. Czyli o jakieś 87% bardziej niż Steve Tyler z Aerosmith. Podniesione poczucie własnej wartości jest jednak dość szybko równoważone informacją o tym, kto stoi za całą inicjatywą. A jest to twórczyni aplikacji Lulu, o której dotychczas nie miałem pojęcia. W sensie nie o twórczyni, tylko o aplikacji. A właściwie o jednej i o drugiej. No dobra, co to za aplikacja? Przeznaczona jest głównie dla kobiet. Kobiety dzięki niej oceniają anonimowo facetów. Kryteria oceny? Proszę bardzo. Humor, maniery, ambicje, oddanie, wygląd i styl. Wszystko można ocenić punktowo od 1 do 10. Ale można też dodać własny opis i użyć hashtagów, na przykład hashtag impotent, hashtag świnia, hashtag kupuje kwiaty. Takie coś mogły wymyślić tylko kobiety i to jest kolejny dowód na to, że my faceci nigdy kobiet nie zrozumiemy. Bo wyobraźcie sobie odwróconą sytuację. Spotyka się dwóch ziomków. Jeden mówi do drugiego: cześć, wiesz, podbijam do twojej ex, ale nie wiem, czy to nie jest strata czasu, więc mam tu taką ankietkę na jej temat. Gdybyś ją wypełnił, to byłoby mi miło. Dzięki, super. I jeszcze jedno takie pytanie. Ona się tam goli? No, to fajnie się gadało. Cześć. Świecie, idziesz w bardzo złym kierunku. Chociaż chyba powinienem to powiedzieć na początku tego programu. No dobrze, mamy maj. Maj to czas komunii. Jeżeli nie macie kasy, żeby tym rozwydrzonym dla niepoznaki ubranym na biało potworom kupić kłada czy laptopa, Gadżetomania podpowiada, jaki oryginalny prezent można kupić małemu komuniście. Mnie osobiście urzekła patelnia z Jezusem. Szczerze mówiąc, wolałbym z Maryją, ale generalnie idea jest taka sama. Można zobaczyć buzię w tym cieście. Bierze buzię! Buzię widzę w tym... W tym przypadku w cieście naleśnikowym. I jeszcze news z ostatniej chwili. Muszę wam go przekazać, bo dotyczy naszej przyszłości, dosłownie. W chińskim szpitalu stanęła innowacyjna maszyna do pobierania spermy. Wygląda tak. Stajecie naprzeciwko tej maszyny, spokojnie, wysokość można dopasować. Następnie ustawiacie rodzaj masażu i temperaturę taką, jaka wam odpowiada. Na górze maszyny jest ekran dla tych, którzy czują się niewystarczająco zainspirowani. Według dyrektora szpitala ta maszyna jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy mieli problemy z oddawaniem spermy w tradycyjny sposób. Nigdy nie oddawałem spermy w tradycyjny sposób. W nowoczesny zresztą też nie, ale wyobrażam sobie, że to pierwsze rozwiązanie wygląda tak, że zamykasz się w pokoju z posklejanym świerszczykiem, własną dłonią i po prostu oddajesz. Natomiast w przypadku tej maszyny
Stoisz w sali, gdzie są też inni panowie i jesteś jak krowa dojony przez dojarkę. Co według dyrektora jest mniej krępujące. Tak, to ma sens. I tą, mam wrażenie, rewolucyjną informacją kończę dzisiejszego Tech Weeka. Żegnam się z Wami i zapraszam na ostatni odcinek pierwszej serii. Ostatni, 13, stwierdziłem, że seria będzie miała 13 odcinków, a jeżeli ten odcinek obejrzy 200 tysięcy osób, to nic się nie stanie. Nadal pierwsza seria będzie miała 13 odcinków. Z rzeczy bardziej, chociaż dla niektórych może mniej ważnych, tutaj możecie kliknąć, żeby zobaczyć recenzję Zenfona 2, którą zrobiłem niedawno. Tutaj możecie subskrybować kanał. A tutaj, i to nie wiem, czy już nie jest zbyt duży wybór, bo są trzy rzeczy, możecie zobaczyć poprzednie odcinki Tech Weeka. I wydaje mi się, że to wszystko.